pomocników, ale za to Marek Jeńczuk miał swój dzień. Panie Sławku, tutaj o kilku kontrowersji już było pytanie, więc teraz dla pana tych kilka minut. Zaczniemy od meczu w Bielsku-Białej, gdzie pod Beskidzie grało z GKS-em Bełchatów. Strzał Marcina Żewłakowa trafił w rękę Koniecznego. Powinien być karny, czy nie? Nie powinien. To silny strzał, gdzieś z około 3 metrów. Proszę zwrócić uwagę, że naturalne ułożenie rąk dostaje strzał. Tutaj swoją drogą to jest taka ciekawostka przy szkoleniu sędziów, że zwracamy uwagę, że rękę taką celową, świadomą jest trudniej zauważyć, bo zawodnik napina mięśnie i często ta ręka nie jest łatwa do zauważenia, czy zagrał ręką, czy piersią. Natomiast tu, gdy nie jest intencją zawodnika grać, to proszę zobaczyć, co się stało z tą ręką. Ona odskoczyła zupełnie luźno i to jest taki sygnał, taki materiał pomocniczy dla sędziego przy ocenie tego typu zdarzeń. Ciekawa uwaga, tak, oczywiście. Bardzo interesujące. 23 minuta, czy Lacić faulował Dymiana? Sędzia nie podyktował rzutu karnego. Nie, uważam, że obaj zawodnicy się trzymają i tu napastnik w zasadzie dlatego się przewraca, że trzyma tą swoją podporę, która mu się usunęła na ziemię i dlatego się przewrócił. Nie sądzę, żeby tu jakikolwiek sędzia się dał nabrać na coś takiego. No to jeszcze 33 minuta i zobaczymy, czy Szmatiuk faulował Ziajkę. Tutaj karny nie został podyktowany. A czy powinien? Jest taka sytuacja nie bardzo czarno-biała, bo dostawia nogę rzeczywiście obrońca, nie trafia w piłkę i proszę zobaczyć, że przydeptuje, ale natychmiast tą nogę cofa. Wykorzystuje to napastnik. Gdyby on się przewrócił w naturalny sposób, myślę, że nie byłoby problemu, że sędzia by po prostu gwiznął karnego. Natomiast arbitrzy często instynktownie wyczuwają nienaturalność zachowania zawodnika. I to tu uważam, rozumiem, że padł ofiarą właśnie tego teatru, jaki zrobił napastnik. Jak w radzieckim filmie wojennym. To jest tak, że nie dał szansy ocenić... Pada przez kilka sekund. Nie dał szansy ocenić sędziemu, czy ten kontakt był silny, czy nie, bo natychmiast wystartował z tą sceną, z tym wyrzutem rąki i bioder do góry. Wisła, jest pan gotów, panie Sławku, tak. Wisła, Polonia, 57 minuta. Pan Paweł Gil prowadził te zawody według mnie bardzo słabo. Czerwona kartka dla Diaza za uderzenie łokciem Jerza. No, pan Paweł Gil wprowadzał bardzo dużo nerwowości swoimi decyzjami. No tak, rozmawiałem z Pawłem na temat tych zawodów i powiedziałem mu, że uważam, że to był najgorszy mecz, jaki mu się przytrafił w tej rundzie. Natomiast tak jak z drużyną piłkarską, gdy słabo gra, wygrywa 1-0, no to chwała im. I tutaj nie popełnił jakichś takich błędów, które by wypaczały wynik punktowy czy bramkowy. Natomiast to w tej sytuacji, którą widzieliśmy, to była super pomoc asystenta, bo sędziemu głównemu umknęła ta sytuacja i tu dostał przez system komunikacji informacje i super zachowanie. Natomiast nawiasem mówiąc, uważam, że był prowokowany Junior Diaz i tutaj powinno się zobaczyć, co tam Jerz w ogóle werbalnie, co wyraził. Natomiast potem potrącił tego już podenerwowanego Diaza, który zareagował tym strzałem łokciem i uważam, że w tej sytuacji przynajmniej żółta kartka jeszcze się należała Jerzowi. A Diazowi czerwona. Absolutnie tak, tutaj... czerwona i tak jak mówię, że tutaj nie umknęło to uwadze asystenta i bardzo dobrze system komunikacji się sprawdził po raz kolejny. Nie jest dla nas jakimś wielką kontrowersją same kartki dla Sadloka, który wyleciał z boiska, ale zobaczymy jeszcze z 74 minuty zdarzenie w tym meczu, kiedy Irsak fauluje Pawła Wszołka. Znaczy, prawdopodobnie przytrzymał nogę Wszołka Irsak. Natomiast trudno mi powiedzieć, czy czasami nie był to odruch obronny, czy twarzy nie chronił i jakby niechcący zatrzymał tą nogę. No, gwiznął sędzia. Warto zwrócić uwagę na jedno, że Tomek Irsak wchodzi ślizgiem, nie trafia w piłkę. W jakiś sposób to utrudnia też zawodnikowi, no potem, nie wiem, przeskoczenie, przebiegnięcie i tak dalej. Ja to w trakcie spotkania zinterpretowałem jako dobrą decyzję sędziego, jako jedną z nielicznych akurat. Chociaż oczywiście ktoś może powiedzieć, no nie ma tutaj siły, tak nie trafił w nogi i tak dalej. Samo wejście ślizgiem utrudniało Wszołkowi kontynuowanie akcji. Obecnie, tak, ale ja się skupiłem raczej na przytrzymaniu nogi, gdy... Bo on przytrzymał nogę, faktycznie. No to, tym bardziej. No, i przez to utrudnił przeskok. Faul. Spotkanie Ruchu z Polonią, 34 minuta. Za zagranie piłki ręką przez Kamila Kuzerę sędzia dyktuje rzut karny i pokazuje zawodnikowi żółtą kartkę. No nie zgadzam się z tą decyzją, zupełnie niezrozumiała dla mnie, dlatego że to jest z jednego metra
ręce są w sposób naturalny ułożone. Obrońca, który wyhamowuje przed napastnikiem, musi w ten sposób ręce ułożyć. Kiedyś Roberto Baggio na Mistrzostwa Świata tak nastrzelił obrońcę Chile. Szukał. Tak. Dokładnie. Tak. To samo. To ja rozmawiałem z Marcinem Borskim na temat tej sytuacji i on to ocenił ze swojego punktu widzenia, że jednak to był odruchowo, trochę nieprzemyślany, ale odruch obrońcy, który wykonał ruch ręki w kierunku piłki. Z tego, co widzimy nie w kamerze, tak się nie stało. To była błędna decyzja. Teraz Dziokicz, który fauluje Kiercza w 45 minucie. Jesteśmy w polu karnym ruchu. Karny podyktowany. No dobra decyzja, chociaż twierdzę, że trochę bez sensu ten faul. No po co faulować zawodnika, który już wybiega z pola karnego, jest przydepnięte takie skrobanie marchewki i spowodował upadek. Dziwne to wszystko, no ale decyzja prawidłowa. Mhm. 90. minuta i teraz druga żółta kartka dla Lisowskiego za uderzenie Piecha. Pierwszą żółtą kartkę dostał za dyskusję w 51. minucie. Dobra decyzja, bo to jest nierozważny wymach. Zdaje się, że pracował już wcześniej na tą kartkę Lisowski, natomiast tutaj już było, już czara goryczy się przelała. I to jest oczywiście jako narzędzie ta ręka traktowana i to żółta kortka też, prawidłowa. Też jak zadziałał popchnięty tak naprawdę, że odskoczył, a tak naprawdę to nie było łokcia, tylko tak naprawdę dłoń mu wsadził. Znaczy to jeżeli piłkarz, który został uderzony, nie zareagowałby tak, to pewnie tej żółtej też by nie było. Znaczy, no sam w sobie wymach jest nierozważny, bo nie miał potrzeby. Piech upadł, jakby został, nie wiem, rażony piorunem. No tak, ale też Lisowski się nie zastawiał, tylko jednak ten taki ruch wykonał. No szukał piłkarza, chciał się zasłonić, a ja bym tutaj żółty. Jeż też tak nie dostał od Diaza, aż tak, żeby tak pamiętacie, nie? Też upadał, tak, zawsze znaczy, tak uderzony tak, dodał znaczy, od siebie, zauważyłem, że bardzo często ostatnio sędziowie reagują na to, im właśnie piłkarz dotknięty, czy lekko kopnięty, przewróci się w jakiś sposób, nie wiem, bardziej widowiskowy, to ta kara jest większa. Ostatnia znaczy, właśnie jest taka na pewno są sędziowie uczuleni tendencja na grę łokciem i na to zwracamy uwagę, dlatego że to jest po prostu niezwykle niebezpieczne dla zdrowia zawodników. Jeszcze zobaczymy z tego meczu bramkę Pawła Obota. Wyrysujemy, no i widzimy w linii spalonego, widzimy, że Paweł Obot w momencie zagrania był jednak na offside, to był powrót spalony. Tak, to jest tak zwany powrotny spalony. Jako ciekawostkę powiem, że pod auspicjami FIFA pracuje już komisja, która planuje wyeliminować tego rodzaju spalonego w ogóle z przepisów gry w piłkę nożną. Czyli jakiego? Kto wie, może. Czyli spalonego powrotnego. Aha. Raz, że bardzo często ta decyzja jest niezrozumiała dla większości kibiców na stadionie. Bardzo dobrze. A na dodatek zwróćmy uwagę, że no z takiego praktycznego punktu widzenia to ten napastnik ma dalej do piłki niż obrońca. Jeszcze się musi odwrócić. Tak, jeszcze musi się odwrócić i karanie go za to. I myślę sobie, że to jest pójście w dobrą stronę, że uproszczenie przepisu o spalonym fajnie, że zajął się tym Franz Beckerbauer, także myślę, że to ma to większe szanse przepchnięcia niż international board. Gwarancja no, skuteczności. Dopięcia sprawy. Widzę w Górnik Zabrze, mecz sędziowany przez Tomasza Musiała z Krakowa. Czy Pazdan faulował Ziembałę? Czy faul miał miejsce w polu karnym? Czy należała się kartka? Panie Sławku, w dwóch słowach. No, faul przed polem karnym. W ogóle zastanawia mnie, ponieważ doskonale ustawiony sędzia. Zwykle tego typu błędy biorą się z wadliwej pozycji sędziego na boisku. Natomiast tutaj Tomek Musiał był bardzo dobrze ustawiony. Nie wiem, skąd się wziął taki blackout. Przez chwilę stracił rozeznanie, co się dzieje, bo dość ewidentne przewinienie. Żółta kartka, ponieważ piłka była zagrana nie w stronę bramki. No i faul przed polem karnym. Tak to oceniam. I na koniec mecz Legii z Krakowią, prowadzony przez Huberta Siejewicza. To jest to ciekawe zdarzenie, bo kartka struny, tego nie pokazujemy, tam nie ma kontrowersji. Natomiast czy Kaczmarek faulował Radowicza? Sędzia nie odwizał tego faulu. Tutaj cała sytuacja była ciekawa, prawda? Bo Hubert Siejewicz już biegł, ciekawa, żeby... bo ponownie system komunikacji się sprawdza. Proszę zwrócić uwagę, że skończyłoby się tym, żeby zawodnik wyleciał z czerwoną kartką. Z czerwoną kartką. Zawodnik nie wiadomo, czym by się skończył ten rzut wolny z takiej odległości. Natomiast tutaj fajna pomoc. Aczkolwiek proszę zwrócić uwagę, że
że mimo, że to trafienie bramkarza w piłkę, to tak do końca czyste nie było, ponieważ to był taki wyskoku, takie nożyce. Całe szczęście, że trafił w piłkę i to go absolutnie usprawiedliwia. Nie możemy mówić o faulu. Aczkolwiek miejmy świadomość, że tego typu zagrania są no, na granicy bezpieczeństwa i przy większym impecie, mimo trafienia w piłkę, mógł zrobić krzywdę zawodnikowi. A ja chcę Państwu powiedzieć, że to bardzo ciekawie się